Wygraliśmy 3-2 z Orłem Łękawica po bardzo ciężkim i emocjonującym meczu. Mecz ten ułożył się dla nas bardzo dobrze, bo już w 30 bodajże sekundzie strzeliliśmy bramkę na 1-0 i chyba myśleliśmy, że łatwo i przyjemnie ten mecz się dla nas zakończy, a kolejne bramki będą kwestią czasu. Natomiast mecz pokazał, że wcale goście nie przyjechali tutaj się położyć, poddać. Podnieśli rękawice. Trzeba się cieszyć z jednej strony z tego, że przyjeżdża klub organizacji, nie wiadomo, w którym cieszymy się, że jesteśmy w ogóle w czwartej lidze, na taki piękny obiekt i prowadzimy równorzędny mecz z drużyną, która jest zapleczem pierwszej ligi. Z jednej strony radość, ale z drugiej strony jest to kolejny mecz, w którym pokazujemy się z fajnej strony. Uważam, że cały czas reprezentujemy coraz lepszą kulturę gry, organizację gry, a niestety punkty uciekają, gra się o punkt. Bramki były stadiony świata, zarówno rzut wolny Kacpra Tureckiego, jak i po stałym fragmencie gry uderzenie z woleja Mateusza Bieguna. Ale ciężko się z tych bramek cieszyć, z ich urody, jeżeli przegraliśmy kolejny mecz. Pierwsza połowa dla nas uważam słaba, przespaliśmy, nie byliśmy zbyt agresywni, nie realizowaliśmy tego, co sobie założyliśmy, natomiast w drugiej połowie zmieniliśmy ustawienie. Zagraliśmy wyżej, było więcej jakości, no i stwarzaliśmy sobie bardzo dużo sytuacji. Strzeliliśmy po bardzo ładnych akcjach dwie bramki, powinniśmy ten mecz zakończyć dużo wcześniej, natomiast nie udało się, daliśmy tlen przeciwnikowi, gdzie zdobył drugą bardzo ładną bramkę, bo i pierwsza z rzutu wolnego, idealne uderzenie i to samo druga bramka. Na szczęście odpowiedzieliśmy trafieniem z głowy Machowskiego i mamy 3 punkty, bardzo cenne dla nas po porażce pod Jaskidziem. Dalej sobie dajemy tlen i założenie, które mieliśmy, czyli utrzymanie pierwszego miejsca, dalej jest aktualne. Ostatnia akcja na pewno decydująca w meczu. Wrzutka na głowę, no i na co się skończyć nie mogło. Gola przypłaciłem z kurczem, ale radość tak była duża. Ja jestem zadowolony ze swojego występu. Jak nie! No, to jest. Na pewno skoro będzie to zapewne.